Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejny piątkowy wieczór, w kolejnym już odcinku naszych nieszczęsnych. Kochani, dzisiejszym odcinkiem zaczynamy taki cykl dwuodcinkowy, wielki cykl, w sensie dzisiaj i za tydzień, gdzie chciałbym Wam w tych dwóch częściach, dwóch odsłonach opowiedzieć o tym, co to zrobić, żeby doświadczyć cudu. To nie będzie oczywiście taka recepta, taka, że tam zrobisz i od razu będzie cud, tylko chciałbym pokazać pewne przestrzenie i rejony, które sprawiają, że Panu Bogu łatwiej, że Pan Bóg jakby ma taką możliwość, dostaje od nas taką przestrzeń, żeby mógł działać cuda, że tam, gdzie naprawdę by chciał, to czasem nie może, dlatego że mu stawiamy różne bariery. Chciałbym pokazać jakby, co to właśnie jest, czyli co mu otwiera drogę. Mówiąc krótko, jak się przygotować na cud. Ale najpierw czołóweczka, a Wy sobie przed czołóweczką, najlepiej w sensie w trakcie czołóweczki, poczytajcie Ewangelię, która jest w opisie dzisiaj tam na dole, bo o niej będę Wam dzisiaj trochę gadał. Chociaż trochę o niej, trochę nie o niej, ale trochę o niej. To po czołówce się widzimy. Otóż, kochani, dzisiaj w tej bardzo długiej Ewangelii, którą mam nadzieję czytaliście tam na dole, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę tak naprawdę na pewien jeden fakt, albo bardziej jeden podwójny fakt, który zawsze mnie bardzo ciekawił w tej Ewangelii. Zobaczcie, Pan Jezus, kiedy dociera, bo oczywiście mówię o śmierci Łazarza i o tym przyjściu Pana Jezusa po to, żeby go wskrzesić. Kiedy Jezus dociera do wioski, gdzie Łazarz jest pochowany, do Betanii, to nie wchodzi do tej miejscowości, nie idzie do grobu Łazarza od razu, tylko zatrzymuje się na przedmieściach, gdzieś tam przed miastem i czeka. I są tam dwa spotkania. Przychodzi do niego Marta i przychodzi do niego Maria. Obydwie mówią, przynajmniej pierwsze, takie samo zdanie. Jedna i druga mówi do Pana Jezusa: gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Czyli one krótko zachowują się bardzo podobnie, robią prawie że to samo. Ale jednak w wyniku spotkania z tą pierwszą Pan Jezus się zupełnie nie rusza z miejsca, tak pisze ewangelista Jan, jakby bardzo wyraźnie i bardzo mocno, że został tam, gdzie był, czyli jakby nie poszedł do Łazarza, nie poszedł go wskrzesić. Natomiast kiedy przychodzi Maria, wypowiada to samo zdanie i tylko wypowiedziała to jedno zdanie, Jezus natychmiast mówi: gdzieście go położyli, rusza i idzie go uzdrowić. I od zawsze, kiedy tę Ewangelię czytałem, zadawałem sobie takie pytanie: co to jest, co to się dzieje, że na to samo zdanie jednej kobiety Jezus się nie ruszył, a na to samo zdanie drugiej kobiety Jezus się ruszył. To oczywiście, myślę, że to się domyślacie, nie polega na tym, że Jezus jedną lubił, drugiej nie lubił. No nie. Napisane jest bardzo jasno w Ewangelii, że On kochał obydwie te kobiety, że kochał całą tą rodzinę, Łazarza i jego siostry Martę i Marię. Więc nie jest tak, że Marty mniej kochał i dlatego się nie ruszył, a Marię bardziej kochał. Nie. Myślę, że to bardziej pewna postawa w Marii sprawiła, że jakby zrobiła gotowość dla działania Pana Jezusa tą postawą. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli właśnie w Marii kilka postaw, w sensie kilka jej takich cech, które myślę, że kiedy ich w sobie poszukamy, kiedy będziemy je w sobie rozwijać, to tym samym dajemy Panu Bogu taką możliwość działania po prostu. Jakie to są cechy? Trzy rzeczy, kochani, chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tej Marii. Pewne trzy postawy. Pierwsza rzecz, ona będzie dosyć oczywista i ona, myślę, wynika bardzo jasno z całej historii Marii i Pana Jezusa. Maria była tą siostrą, tą kobietą, która była z Panem Jezusem w bardzo intymnej, bliskiej zażyłości. Znacie doskonale tę Ewangelię, gdzie Pan Jezus jest u nich na kolacji i tam Marta biega po domu i się zajmuje tam tymi obiadami, zupami, garami i tak dalej, a Maria siedzi sobie u jego stóp i po prostu go słucha. Słucha jego słowa, patrzy na niego, przysłuchuje się, przemyśliwuje. Jest cała zachwycona, że może z nim być. Zobaczcie, w tej Ewangelii dzisiejszej, którą sobie czytamy, to jest napisane też, że kiedy ona do niego przyszła, ta Maria, to natychmiast upadła przed nim do jego kolan, czyli jakby znowu usiadła po to, żeby go posłuchać. Otóż, moi drodzy, pierwszą postawą, pierwszą rzeczą, która sprawia, że Panu Jezusowi naprawdę jest dużo łatwiej zrobić coś niesamowitego, w sensie zrobić cud w naszym życiu, na przykład tam, gdzie potrzebujemy cudu, uzdrowienia, uwolnienia, nie wiem, naprawienia czegoś w naszym życiu, to jeżeli ktoś nie jest z Jezusem w intymnej, bliskiej relacji, to oczywiście nie mówię, że wtedy Bóg nie może zrobić cudu. Bóg zawsze może zrobić cud. Ale wtedy, kiedy ma kogoś w bardzo bliskiej relacji, kiedy ktoś mu otwiera swoje serce, kiedy ktoś słucha jego słowa, kiedy ktoś to słowo rozważa, kiedy ktoś to słowo wprowadza w życie, kiedy, mówiąc tylko, żyje Jezusem, to, kochani, cuda się mogą dziać po prostu w kolejce jeden za drugim.
Zobaczcie, jak to jest ze świętymi. Dlaczego wszyscy święci zazwyczaj byli cudakami? I nie chodzi mi w tym sensie, że prowadzili cudakowe życie, tylko zazwyczaj w życiu świętych objawiało się strasznie dużo cudów. Zauważcie, że mamy w ogóle takie coś w kanonizacji, jak żeby kogoś można było kanonizować, to potrzeba cudu za jego wstawiennictwem. Co to mówi? Że święci mają taki otwarty kanał na bycie z Bogiem, że jakby Bóg może znacznie więcej cudów działać w ich życiu, dlatego że właśnie są otwarci. A na czym, kochani, polega świętość? Świętość nie polega na bezgrzeszności. Świętość polega na bliskości z Bogiem. Święci to byli ludzie, którzy odnaleźli z Bogiem niesamowicie intymną bliskość. I uwaga, to jest właśnie jakby pierwsza postawa, pierwszy punkt w Marii, który sprawił, że ona miała bardzo otwarte serce na działanie Jezusa i dlatego mógł tam uczynić wiele cudów. Jeżeli potrzebujesz cudu, zacznij szukać Jezusa, zacznij szukać Jego bliskości. Oczywiście nie z tego powodu, że Panie Jezu, to ja będę z Tobą blisko, bo chciałbym cud, tylko po prostu chciej Jego bliskości, a zobaczysz, że w tej bliskości zaczną się dziać niesamowite rzeczy. To jest pierwsza rzecz. Jaka jest druga? Druga rzecz, moi drodzy. Zauważcie, że Maria okazała się w tej Ewangelii jest kobietą, która miała totalne przekonanie co do tego, że Jezus potrafi zrobić ten cud. Na czym to polegało? Zobaczcie, kiedy Pan Jezus podchodzi do grobu Łazarza i mówi, odsuńcie kamień, to natychmiast Marta wyskakuje z takim zdaniem, ale Panie, on już tam leży 4 dni, już cuchnie. Czyli w Marcie, kochani, nie ma takiej jasności, takiej oczywistości, że Jezus to może zrobić. Ona mówi, nie róbmy tego, bo przecież na pewno go nie wskrzesić, tylko będzie straszny smród po prostu, to będzie okropne. Ona po prostu jakby trochę nie wierzy w to, że Jezus to może zrobić, mimo że wcześniej to mówiła. Dlatego ten Jezus jej zwraca w ogóle uwagę, mówi, Marto, czy nie mówiłem Ci, że jeżeli uwierzysz, to zobaczysz? Zobaczcie, Maria nic nie powiedziała. W sensie w Marii jest takie coś, że kiedy on podchodzi do tego grobu i mówi, odsuńcie kamień, to ona po prostu czeka i mówi, no, bo on pewnie zaraz to zrobi. Mówiąc krótko, ta postawa to jest oczywiście druga najbardziej oczywista postawa, czyli czy ty w ogóle wierzysz w to, że Bóg to może zrobić? Bo część z nas ma tak, że tak mówi, no jak Pan Bóg zrobi, to ja uwierzę, jak już zrobi, to ja wtedy oczywiście się do tego przekonam. Nie, to potrzeba takiej postawy Marii, Jezu, wierzę, że jesteś Bogiem i możesz zrobić cud, możesz zrobić rzeczy niesamowite. I nie mówię Ci, nie róbmy tego, bo się trochę boję, że się nie uda, tylko tak. Wierzę, że możesz. To jest druga postawa, która jest nam bardzo potrzebna w takiej otwartości na cud. Trzecia postawa. Kochani, ona jest związana z czymś, co się wydarzyło też jeszcze w innej scenie. Pamiętacie, że Maria w tej swojej bliskości z Panem Jezusem zrobiła też jeden bardzo piękny gest. W sensie, ona kiedyś na uczcie w Betanii namaściła go olejkiem. To był bardzo skandaliczny moment, dlatego że nie powinna tego robić publicznie, nie miała do tego prawa jako kobieta, która nie była z Jezusem związana więziami rodzinnymi, więziami małżeńskimi. Jednak odważyła się na to. Mówiąc krótko, ona nie bała się publicznie pokazywać swojej bliskości z Jezusem, nie bała się publicznie pokazywać swojej relacji z Nim, czyli tego, o czym mówiłem w pierwszym punkcie. I to jest, kochani, jakby trzecia rzecz, trzecia postawa, czyli gotowość na świadectwo. Kochani, jeżeli Pan Jezus wie, że ty na przykład, nie wiem, dostaniesz cud i potem go zachowasz dla siebie, albo będziesz na tym cudzie budował tylko i wyłącznie siebie, to zamyka trochę działanie jakby Panu Bogu, zamyka Mu drogę do działania. Mówiąc krótko, czy jest tutaj taka gotowość, żeby świadczyć o tym, że Bóg jest wielki, czy będziesz potem chciał, czy chcesz jakby ogłaszać Bożą chwałę, czy chcesz, żeby po prostu z tego się wzięło światło, żeby się z tego wzięło słońce, żeby Bóg pokazał swoją chwałę, a ty będziesz ją innym przekazywać. No tylko, czy jesteś gotowy na świadectwo? Czy też będzie tak, że dostaniesz cud i potem będziesz sobie szczęśliwie żył, bo go masz i jesteś już szczęśliwy, bo nie masz trudności. Cuda są po to, żeby cię wypchnąć do mówienia o Bogu, żeby cię wypchnąć do tego, żebyś mówił, jak wielki jest Bóg i żebyś go pokazywał innym ludziom. Jak nie ma takiej gotowości w sobie, to bardzo możliwe, że to zamyka drogę cudowi. Kochani, to są takie pierwsze trzy rzeczy. W sensie pierwsze trzy postawy. Tak jak mówiłem, będzie za tydzień jeszcze drugi odcinek, który pokaże to trochę jeszcze z innej strony, jakby takich postaw gotowości na ten cud. Ale pomyślcie, czy je macie, bo bardzo możliwe, że nie doświadczacie nadzwyczajnego, cudownego Bożego działania, no właśnie z tego powodu, że nie ma w was tych postaw. Więc może trzeba by ich poszukać, a wtedy może cud się zjawi wreszcie i przyjdzie do ciebie. Bóg ma sobie taką jakby
nutkę biznesmena, w sensie, okej, czaj, ten jest ogarnięty, on coś napisze mądrego, tutaj jemu dajmy coś, a ten jest mruk, no tam, to nie. Już nic nie będzie z tego. Nie, tylko Bóg ma tak. Chcę to powiedzieć, żebyś zrozumiał, bo oczywiście wiem, że mówisz to tylko i wyłącznie pod publikę, ale chodzi o to, że jak siedzisz w klatce, to Bóg nie jest biznesmenem, tylko mówi, kurna, klatka tam jest. W sensie, otwórz. I oczywiście, że chce to otworzy, nie? I dlatego tak powiedziałem, nie jest tak, że nie może działać cudów, gdzie nie ma gotowości. Ale jak masz otwartą klatkę, to jest mu łatwiej. Nie musi się po prostu tam dopychać. Rozumiesz, czy nie? Wiem, że zadałeś to pytanie tylko po to, żeby je zadać i żeby była jakaś rozmówka na końcu. Tak to czułem. Czułem w ogóle nieszczerość w twoim pytaniu. Tak, czułem taki moment. Czułem. Ale serio, mówisz, że się odzywać, czy coś? Zniszczyłem teraz Marcina, jak widzicie, tutaj w tej gadce. Marcin jest cały przerażony tam z tyłu. Ale to oczywiście wiecie, że to takie żarciki są takie nasze, takie operatorsko-montażowo nagrywające. Więc pozdrawiamy Was serdecznie z tych dobrych okoliczności atmosferycznych i do zobaczenia w następnym odcinku, w drugiej części tychże postaw z Bogiem. Pozdrawiam, pa!